Siema, tutaj Łukasz Woźlek. I Przemek, Przemek. Witamy Was w, no właśnie, w kawie, rozmówkach i planszówkach. Stęsknieni. Bardzo. My za Wami przede wszystkim. Tak. Mamy nadzieję, że Wy za nami też. Chociaż troszkę. I właśnie sobie teraz w sobotę wstaliście. Albo wcześniej, albo później, ale właśnie może sobie szukujecie śniadanie, a może rozpoczynacie sobotnie porządki i my znowu jesteśmy z Wami w tym pięknym momencie Waszego życia. Sobota rano. Lubię. Kawa. Rozmówki. Planszówki. Jaki długi dżingiel wyszedł. Bardzo długi. Nie, bo zastanawiam się, czy kończyć powtarzanie nazwy tego programu. No, jakoś mnie tak zainspirowałeś. Słuchajcie, to jest KRP u Wookiego, ale nie regulujcie waszych radioodbiorników, ponieważ... Ty tak? Co? Ponieważ... KRP u Wookiego. W życiu żadnej gry nie zepsułem. Dobra, to był suchar mega. Mega suchar, stary dowcip z brodą. Tak. Nagrywamy to wyjątkowo nie u Łukiego, a w Zagram w to. Tak. Nie mieliśmy daleko, nie oszukujmy się, ale dwa powody. Nie, tak. Jeden powód. Po prostu chcemy Wam pokazać, że zbudowaliśmy nowe studio, porozmawiamy o tym. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, tak, to zachęcamy, bo no właśnie, na stole są Tytani, bo to jest dużo roboty, żeby prototyp przekładać i składać. Więc tylko chcemy powiedzieć, że ta gra tu leży, ona nam nie będzie przeszkadzała, ale nie będziemy mówili dzisiaj tylko o Tytanach, będziemy mówili o wszystkim, co się działo przez ostatnie 1,5 miesiąca. Poza tym myślę, że ilość filmików na odpowiednich kanałach musi się zgadzać. Pierwszy filmik, Zagram w to, jest na kanale Łukiego, więc pierwsza kawa i rozmówki jest w studiu Zagram w to. Coś tam się wyrównało, czy nic? No, próbowałeś. Ja próbuję obronić, wiecie. Ja tylko chcę Wam pokazać, to jest pudełko prototypowe, Zagram w, Tytani, tak. Duża gra, tutaj mamy prototyp rozłożony, jeśli nie widzieliście, to zajrzyjcie do filmiku, który na kanale już się pojawił. A ja mam pytanie. Tak. A mogę? Możesz mieć już o wszystko teraz pytanie. Czy po polsku gra będzie napisana też Titans, czy tak. Tytani? Decyzja, która jeszcze nie została podjęta. Dużo produkcyjnie rzeczy tak. w przyszłości zobaczymy. Mogą się zmienić. Będzie na pewno... Polacy ogarną Titans. Wiesz co, prawdopodobnie będzie Tytani, bo to jest polskie pudełko, będzie polskie pudełko i polska zawartość w środku, jeśli chodzi o komponenty, więc tak naprawdę nie wiem. Wiesz, może dla zjednolicenia to by było ciekawe, jakby dystrybucja była we wszystkich krajach, które biorą udział. Tak. I wiesz, po turecku by było. Po polsku Tytani, Szwedzi by mieli po szwedzku, Rosjanie po rosyjsku. Dokładnie, nie? I ostro, koniec. Co? A będzie po polsku, po angielsku, po hiszpańsku, po włosku, po niemiecku i po francusku. Ale wtedy jeszcze, wracając do mojego pomysłu, spotkałbyś się z recenzentami z tych wszystkich 4 krajów, usiadłbyś, każdy, wiesz, reprezentowałby naprawdę siebie i to by nie było, wiesz, udajemy, że jesteśmy imperium. Ty teraz wymyśliłeś najlepszy możliwy gameplay w historii, ale niestety nie jesteśmy w stanie. Byśmy musieli szukać, dogadać się, samolotem ich tu przetransportować. Najlepsze to byłby, jakby grał Putin. O matko jedyna, to prawda. Ale z Dudą. Kto tam we Szwecji zarządzi, to już sobie wygooglacie i w Turcji tak samo. Nie? Znałeś Putina i Dudę. Jakąś wiedzę polityczną masz. No wiesz, nasz najbliższy tutaj, prawda, sojusznik. Więc może zacznijmy od tego, co się u nas ostatnio działo przez ostatnie 1,5 miesiąca. W życiu. Powiemy o tym, co się u nas w życiu działo, ale mam też dla Ciebie, Przemo, 2 planszówkowe newsy z ostatnie 1,5 miesiąca. Takie, że będziesz w szoku. Ja? Tak. Moim zdaniem, cokolwiek byś mówił o planszówkach, to będą dla mnie newsy. No, w sensie oprócz tego, tak. oprócz tutaj, że widziałeś przed sobą, że leży gra. Tak. Ja jestem słabo w obiegu, a ostatnio w ogóle trochę wyleciałem z obiegu planszówkowego, ale to za chwilę się dowiecie dlaczego. Ale byłeś w obiegu budowlanym. To właśnie nie chciałem zdradzać, ale to już powoli. No, no to co u Ciebie pierwszy? Pierwszy, proszę bardzo. Dla mnie jakby wypadałoby, tak. żebym powiedział, że, i to prawda jest, że ostatnio na tapecie jest mój ślub. Kawalerski był ostatnio tak. w za płytkiej, delikatnie rzece. Tak. Spływ /spacer po rzece. Fajny był ten spacer, fajny był spacer po rzece, tak, mi się podoba. Tak, tak, był fajny, był bardziej survivalowy, ale no właśnie, więc trochę ślub, przygotowania różne rzeczy i no z tym się wiążą różne rzeczy. Sami wiecie, jak macie żony i mężów. Twój ślub będzie Przemo w trakcie trwania kampanii Tytanów. To prawda. To było tylko takie sprzedażowe. Ale Tytani są ważniejsi. Kontynuuj, nie są, nie. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, no tutaj... Czyli żadnych wakacji, żadnego odpoczynku? Ja w takich wakacji to nie miałem już lata, Łukasz. Ja w tym roku miałem po raz pierwszy od dawna. I gdzie pojechałeś? Do Wisły. Ale to były wakacje w tym sensie prawdziwe, że odpoczynek, a nie, że jakiś tam jest obóz czy zorganizowany wyjazd. Tak. Pytanie, czy w Polsce to się liczy jako prawdziwe? Liczy się. Też dopóki tak nie pracowałeś, to jakbyś został w domu, no okej, do sąsiada nawet jakbyś poszedł i nie pracował, to już są wakacje. No. Bardzo dobrze. Gdzieś wyjechać. My mamy z Izą wyjazd taki poślubny, lecimy do Portugalii i tam dopiero będziemy odpoczywać. Ale to jest dopiero październik, listopad, więc wtedy. Na moją 30 nie chcesz przyjść i do tego wylatujesz. Dobra, nie, ja chcę po prostu zagrać w Azul, w Portugalii, w Pasztel de Blaine. Nieważne, słuchajcie. Wiadomo, zdjęcie zrobisz i przyślesz. Oczywiście, że tak. Pocztówkę. Oczywiście, że tak. Więc ja będę tak jak ten nasz widz, który jeździ z Walhallą po Grenlandii i robi zdjęcia. A nie po tym? To jest, nie jest jakiś biegun północny? A Grenlandia to co to jest? To jest to, co Trump chce kupić. No dobra, wszystko się zgadza. W każdym bądź razie, a dobra, mniejsza, w każdym bądź razie budowa, właśnie. Ostatnio naprawdę często jestem w Castoramie. Rozpoczął się projekt, gdzieś tam nawet w social mediach pojawiły się pierwsze zdjęcia, jak żeśmy przez balkon wciągali OSB i Nidę. I od tego czasu tak dużo się dzieje. Bo będziesz mówił o tym, jak tu budowaliśmy ten wygląd nowy. Chwilę. Ale ja tylko chcę powiedzieć, tak, że wszystko robiliśmy zgodnie z zasadami BHP i bezpieczeństwa. Łącznie z tym, że nosiłem... Poczekaj. Wszystkie sytuacje, które potencjalnie opiszemy jako niebezpieczne, tak, to lub są sprzeczne, żarty. To są żarty albo wymyślone historie fantazy. Tak, więc policja proszę nie jechać do nas. Po prostu... Tak, czyli na przykład to, że w japonkach nosiłem bloczki betonowe do fundamentu M6, to też jest śmieszny żart. To jest śmieszny żart, tak. Nic mi nie spadło na nogę, a nawet jak spadło, to też byłby żart. Prawda? A na przykład ściana, że się przewróciła tobie na głowę prawie, to też byłby żart, prawda? Także był taki żart. Tak, i był taki żart, że w ostatni dzień musieliśmy dokupić kleju, żeby kilka płytek dokleić, bo spadło Łukaszowi na głowę ta ściana i się 3 płytki odkleiły, ale to też jest żart. Tak. Także śmiejcie się razem z nami, a pozdrawiamy policję w naszym kraju, czy inne organy ścigania, które już może do nas jadą, ale to jest żart. Więc... A to ja mam dla Ciebie inny ciekawostkę a propos żartu, jak już jesteśmy tacy chaotyczni. Aha. Dostałem dzisiaj telefon od kogoś, kto nigdy do mnie nie zadzwonił. Tak? Znamy się lekko. Ups, to jest niemożliwe już. Dostałeś telefon od kogoś, kto nigdy do Ciebie nie zadzwonił. A, dobra, nie, że... Brzmi tak? Zagadka. A, nie, dobrze, on w tym czasie dzwonił do mnie. Wcześniej nie dzwonił. Nieznany numer. Widziałem go kiedyś, nie kojarzę. Odbieram telefon, nieznany numer. Dzień dobry, z tej strony komornik, on mówi. Przy sądzie rejonowym w Poznaniu. Czy rozmawiam z panem Łukaszem Woźlekiem? I ja mówię... Nie. Nie, ja powiedziałem... Tak, słucham? Ja mówię, nie no, żart. Ja mówię, okej, świetny żart. Byłem w stresie już, wiesz. Gdybyś akurat komuś wisiał hajs, to myślę, żebyś się bardziej spocił, no ale ty jesteś na bieżąco. Komornik, ale to, wiesz, każdy jest, nikt nie, od razu zacząłem myśleć, czego ja nie zapłaciłem kiedyś. No, a poza tym ty nie jesteś jakiś przywiązany do materialnych rzeczy, mógłbyś wynieść wszystko z domu. Ale wciąż stres od razu podskoczył, nie? No. Więc to był przykład... jakiś znajomy po prostu. A taki daleki, więc to jest przykład żartów, które może unikać. Czasami widzowie nam wysyłają czekoladkę, czasami straszą komornikiem. No, tak to w życiu właśnie jest. Więc dokładnie, jakby stwierdziliśmy, żeby odświeżyć trochę wygląd Zagram w to. Tak. Zaprojektowaliśmy stół taki, żeby tu był i te ściany, 3 różnego rodzaju. Tak. I to konstrukcja jest poważna. Najpierw były obliczenia, były konsultacje. Były pomysły, niektóre wypaliły, niektóre nie. Bardzo chciałbym podziękować panu z Castoramy w Komornikach, który... Ty do Komornika siedzisz? Tak, który po prostu był bardzo dużą częścią tutaj tego projektu. Dużo dopowiadał, pomagał. W ogóle ludzie w Castoramie już mnie rozpoznają. Pytają się, jak tam projekt, jak idzie. No bo ty przyszedłeś z kartką i ty mówisz, panowie, mamy pokój i w tym pokoju ma stać kilka luźnych ścian. Tak. Pokrytych różnie i mają się nie przywrócić. Nawet nie, bo oni się, wiesz, ja kupuję materiały i się pytam, a co, jak to z tym połączy i tak dalej. Ale nie mówiłem jeszcze do czego i oni tak dziwnie na mnie patrzą, nie? Co ty łączysz? Dokładnie, że wiesz, ja chcę na przykład, co ja chciałem, wygładzać OSB, czy tam robić coś tak, żeby to było widoczne. A oni mówią, że ale OSB jest materiałem budowlanym, no, jakby nie robi się takich rzeczy, nie? Wtedy musiałem tłumaczyć, o co chodzi. No ale wszyscy byli zaangażowani. Czułem się tak naprawdę, że Castorama ma dom, nie? Promujemy Castoramę teraz? Możemy, no. Może nas zasponsoruje kiedyś. Pozdrawiamy całą Castoramę w Komornikach i no jakby, nie umówmy się, nasz projekt był bardzo taki, że sobie go wymyśliliśmy. Że wiesz, no normalnie OSB to się przykręca do ściany do projektów. Aha, w sensie, że myśmy stwierdzili, okej. My żeśmy wycudowali tutaj. I ciekawe to jest, bo rzeczywiście jak razem z zakończeniem naszych filmów, albo niedługo po tym, jak ogłosiliśmy przerwę w filmach, niedługo potem powstał projekt I tak naprawdę to było kilka tygodni walki, żeby zbudować rzeczy. Ciekawe był też to, jak się zmieniał mój dzień, bo po pierwsze odzież budowlaną przynosiłem do pracy i już dawno ładnie się nie ubrałem do pracy. Tak, BHP oczywiście. Chyba że ty nie możesz budować w pracy, to wszystko jest żart. Możliwe, że to nawet nie pracuje. Wszystko jest żart. No i wiesz, ciekawe było na przykład to, że często zaczynałem pracę tak, że wchodziłem do kuchni, klikałem kawę. Tak. A ostatnie 3 tygodnie wchodziłem do kuchni i wyciągałem z ładowarki ładowarkę do wkrętarki. Nie? Że jakby różnica dnia. Ale mówię, że ci się to podoba całkiem. Bardzo mi się to podoba. To jest fajne, polecam wszystkim. Być przez chwilę na budowie? Porobić przez chwilę coś innego, popracować gdzieś indziej. Ja dlatego mam mnóstwo różnych prac w swoim życiorysie i nie wszystkie pamiętam, bo lubię zmieniać czasami. A tutaj lubię, Łukasz, z tobą pracować, bo tu się zawsze co chwilę zmienia. Na przykład możesz popchnąć niechcący ścianę, która prawie mnie przygniotła. Tak. Albo pojechać po muffinki do Lidla, bo akurat spadł cukier zarządowi. Zanim pójdziemy dalej, tak, bo mi się coś przypomniało, ale jeszcze mi się przypomniało coś innego, że zapomnieliśmy powiedzieć o naszych nowych t-shirtach. Nie, my nie zapomnieliśmy, teraz jest na to czas. Teraz jest na to czas. Mr. Meeple wysłał nam koszulki. I takie koszulki możecie sobie kupić. Będziemy zakładali je w kolejnych filmikach, więc poznacie różne wzory, ale w tym momencie trwa ich kampania na Kickstarterze. Wrzucimy link do tej kampanii w opisie, możecie tam zajrzeć, wesprzeć, zdobyć koszulki z różnymi planszówkowymi wzorami. Tak. Ostatnio rozmawiałem z moją narzeczoną, ponieważ ona kibicuje, żebym zaczął nosić normalne koszulki, a ja mówię... Moja żona również. Moja narzeczona... No właśnie, i chodzi o to, że one obie nam kibicują, żebyśmy wyglądali... Lepiej, aczkolwiek... To jest bardzo dobrze. Ja uważam, że w planszówkowych wyglądam najlepiej. No właśnie. No więc mamy tutaj pewien konflikt interesów, ale... Trzeba troszeczkę tu, tak, troszeczkę tam. Tak, czasami garnitur. Świeczkę, czasami... ogarek. Tak. Mhm. No i w tym czasie, gdy powstawały ściany, tak, fizyczne za nami, to w tym samym... Chciałem jakoś połączyć, ale nie, ściany nie. Nie że wy burzyliście ściany, które pojawiały się w projekcie Tytani. Ja budowałem, a ty burzyłeś. No, a się pojawiały ściana za ścianą. Tak, a ty... Bo tak naprawdę dzień przed tym, jak nagraliśmy ten filmik, który teraz był na kanale, dotarły jakieś tam poprawione figurki, bo tam testowaliśmy różne kolory, więc tu wszystko było... Zresztą nie, w dniu, którym nagrywaliśmy, jechaliśmy po jeszcze jakieś pudełko i prototypowe rzeczy, więc... No ja dzisiaj odbierałem mnóstwo rzeczy, ja co chwilę też jestem... Trochę jestem kurierem też ostatnio, także... Bo jest naprawdę dużo składowych na to, że na szczęście założyliśmy sobie duży jakby bufor czasu na przygotowanie wszystkiego, bo... Jakby ta gra jest bardzo duża i okazuje się, że jest po prostu bardzo, bardzo dużo pracy designerskiej, takiej właśnie jeśli chodzi o mechaniki, jeśli chodzi o przygotowanie komponentów. Więc to się działo ostatnio. Więcej pracy niż przy Walhalli? No na pewno. Bo figurkowa gra planszowa, większa. To tam wszystko na kartach po prostu. No w sensie nie wszystko, ale było... Tam było więcej z ilustracjami chyba zabawy, co? No tutaj też jest dużo. Tak? Tutaj dłużej rysujemy ilustracje. My rozpoczęliśmy rysować ilustracje do Tytanów ponad rok temu. Więc to dobrze, że z takim wyprzedzeniem założyliśmy, że będziemy robili tę grę, bo tak to byśmy byli w plecy, a tak jesteśmy gdzieś tam w miarę na bieżąco. No to dobrze. Okej. Planszówkowe newsy, 2 duże newsy. Słucham. Przemo, oczywiście powiesz mi szczerze, czy o nich słyszałeś wcześniej. Ja po prostu ufam, Łukasz, że ty trzymasz rękę na pulsie, przez to ja nie muszę. To jest dla mnie naprawdę ogromna... Pierwszy news mniejszy. Board Game Geek zmieniło logo. Wow. Nie wiedziałeś. Uwaga. Czy kojarzysz, jak ono wyglądało wcześniej? Tak. To był Wall-E. Gdzie jest Wall-E? Jest Wall-E, czyli to był taki niby geek. Tak. Mhm. I teraz z różnych powodów logo ich... I to nie jest żart, wygląda tak. Taka polska, ale wydłużona. Może w innych czasach. W sensie, od morza do morza. Ktoś, jak się na boku obróci, to ktoś stwierdzi, że to jest troszeczkę jak polska. Ja wiem, co to są. Kontury twarzy Johnny Bravo. No właśnie, to miały być kontury twarzy kogoś. Johnny Bravo, taki trochę, nie? Jak oceniasz to logo nowe? Takie kolory na takim tle? Nie, w ogóle, jakby cały design. Jak oceniam? Tak. Zmiana na plus czy na minus? W skali od 0 do 10? Nie, zmiana, najpierw na plus czy na minus zmiana? A pokaż wcześniejsze. O losie. Przecież to jest tak oczywiste. Czegoś mi tu brakuje w tym nowym. Myślę, duszy. No, logo, brakuje logo. A ty dostałeś informację potwierdzoną, że to już jest koniec prac nad tym logiem? Bo może to jest etap jakiś. Pierwszy etap. Po prostu czerwone. No, No to wygląda jak kontury czegoś, co będzie w przyszłości czymś, ale to jest koniec już. Moim zdaniem to ma potencjał, tak skończy moją przepowiedź. To ma potencjał, żeby to było dobre logo. To ma potencjał, żeby to było lepsze logo. Niż to, co jest teraz? Myślę, że... Niż to, co było wcześniej, to, co jest teraz. To ma potencjał. To ma mały potencjał, żeby być gorszy niż jest teraz. niewielki. No i to nie jest... Wiadomo, no logo to jest logo, ale odpowiedź w internecie była raczej taka... Zjednoczyli społeczność graczy w tym, że nie lubią tego logo. Aha, okej. Okay. A ktoś bronił, czy po prostu nikt? Więc nie, słuchajcie, nie dla mnie moja rada jest taka, czy ja muszę mówić po angielsku, żeby oni zrozumieli? Board Game Geek? Nie, oni oglądają z automatycznymi napisami na YouTubie nas. To będę mówił powoli, żeby tłumacz się wyrobił. Dobrze. Powiedzcie, że to jest etap pierwszy. Oni będzie kolejny. To oni długo zapowiadali zmianę, bo jest zmiana na stronie też przy okazji. I równolegle długo pracowali nad tym logo. Tak mi się wydaje. I wyobraź sobie, że ktoś przyciął na tym pewnie kupę hajsu. Nie? A my byśmy coś takiego zrobili naprawdę taniusio. To, takie kontury? No. Eunika by to zrobiła za darmo. One candy. No słuchajcie, no takie życie. Ale no wiadomo, no, może zmienią, albo może tak zostanie. Może czasami jest taki pierwszy szok i potem mija, nie wiem co, rok, dekada. I jest drugi szok. Potem kolejna dekada i stwierdzasz, że dobra, zapomniałem, jak wyglądało poprzednio. Ale może to chodziło, że PR-owo, żeby wszyscy rozmawiali. Jakby zrobili normalne logo, to by przeszło. A teraz to jest takie logo nie wiadomo, minimalistyczne. Każdy o tym mówi, widzisz? No, PR-owo zadziałało. PR-owo zadziałało. Wizualnie. Że doszło do mnie logo BGG, że ja o tym pomyślałem, teraz o tym myślał. Mega. Żadna zmiana, no, poza Rebelem, jak tam zmieniał, bo w magazynie to taśmy widziałem, że inne są. A tak to do mnie nie docierają takie rzeczy. No to druga wieść, która czy do ciebie dotarła, że zostały ogłoszone wyniki Spiel des Jahres. Ups, nie. A to jestem ciekaw bardzo. A więc ogłaszamy te dwa kluczowe, znaczy ogłaszamy. Mam nadzieję, że albo pewnie sporo osób, które nas oglądają, już o tym wiedzą. Tak. Może o tym nie wiecie. Przemo w ogóle nie wiedział pewnie. Co też? Ale co tam jest? Nie. Co tam jest? Są trzy nagrody. Kinder i nie pamiętam, jaka to jest nagroda i mało kto o niej wspomina. Kluczowe są to Spiel i Kenner. Obie gry, oba tytuły, obie nagrody zgarnia. Ta sama gra? Nie. To jest niemożliwe. To samo wydawnictwo. W Polsce tak. Rebel. W sensie Rebel obie te gry wylał w Polsce. Okej. W żadną z nich, nie, błąd, w jedną z nich grałem, w tą prostszą Spiel, a w tą Kenner chcę, ale... No dobra, już ci zdradzę, bo ty i tak to będzie dla ciebie zerowy szok. Może strzelić, nie trafisz za Chiny w nic. A, bo ja w to nie grałem, totalnie nie. Nie masz pojęcia. W sensie problem jest taki, że nawet jak ty byś grał, to i tak jest 50-50, że pamiętasz nazwę. Tak. Wygrało Spiel des Jahres jednym słowem, taka imprezowa gra w skojarzenia słowne. I to Spiel, a Kenner to dla zaawansowanych wygrało Na skrzydłach, czyli Wingspan, czyli karcianka o ornitologii. O ptakach. Ciekawe. Chętnie bym zagrał. I ja w obie te gry miałem w planie zagrać, żeby o nich rozmawiać. I jak ty poznasz jednym słowem i się spodoba, to zrobimy filmik na Łukiego. Jak Na skrzydłach się spodoba, tak samo. Ale o Na skrzydłach słyszałem sporo opinii takich. A w ogóle, ta pierwsza, jak w ogóle ludzie ocenili ten wybór? I ja od razu chcę jeszcze skomentować jedną rzecz. Że nominowany do Kenner Spiel des Jahres był Detektyw wydawnictwa Portal. To jest Ty też nie wiedziałeś o tym pewnie. W sensie nie pamiętam, czy nie wiedziałem. Możliwe, że wiedziałem i zapomniałem. Okej. Czyli udajemy, że wiedziałem. W sensie to jest trochę wyżej niż nie wiedziałem totalnie, nie miałem pojęcia zielonego. Ale wciąż niżej niż podstawowa, bazowa wiedza na temat gier. I to jest po pierwsze, trzeba o tym wspomnieć, gratulując Portalowi. I po drugie, z mojej perspektywy trochę się dziwię. W sensie nie znam, nie grałem w Na skrzydłach. Wiem, o co chodzi w tej grze. Czyli, że w hierarchii w twoim sercu Detektyw jest wyżej niż Na skrzydłach. Myśl, jakby potencjalnie. To jest i tak wyróżnienie duże. Szkoda, że nie wygrał Detektyw, o tak powiem. Nie mam jakichś tam powiązań z Ignacym Trzewiczkiem czy z Portalem. To nie jest... Nic by mi to w życiu nie zmieniło tak naprawdę, ale byłoby to fajne dla polskiego wydawnictwa i dla polskiego autora i dla Polski w ogóle i byłoby to bardzo zasłużone, nie na wyrost. Czy kiedyś jakaś gra polska wygrała Spiel des Jahres albo... To była druga gra polska, polskiego autora nominowana w ogóle w historii. Wcześniej nominowane było K2 Adama Kałuży, tak. Dawno temu i był ogromny szok pozytywny, teraz był nominowany Detektyw, to już jest dużo nominacja, ale teraz naprawdę było w zasięgu naszych polskich rąk, żeby to wygrać. Niestety. Więc taki news słodko-gorzki bym powiedział. To co, może Łukasz Tytani coś wygrają? No to by musiało być taki kenner. Bo u nich kenner szpil, czyli tak, dla zaawansowanych, to jest i tak... parę lat temu wygrało 7 tytułów świata na przykład. No więc, czyli to jest i tak gdzieś tam w połowie. To i tak jest rodzinno tak, zaawansowane. Musiał wymyślić century 3, 4, no to dokładnie 5. Coś takiego, no. Nie? Że tego typu poziom gry ma w tej kategorii większe szanse. Nie to, że nie ufam w sukces Tytanów. A nie ma na rynku nagród dla zaawansowanych, gier? Są, oczywiście. Ale mniej popularne po prostu. Tak. No ale nie aż tak bardzo mniej, prawda? Board Game Geek, Dice Tower, oni mają jakieś takie nagrody, gdzie są zawsze kategorie i w tych kategoriach istnieją szanse. Kiedyś na Łukiego była złota gra roku. No i widzisz, prawda? I może byłaby przyznamy sobie gra karciana roku, zaawansowana gra roku, cokolwiek tam, figurkowa gra roku. Autor roku. Kanał. Współtwórca roku. Ty mówisz, nie, w sensie ja jestem kim? Jestem Game Developer roku. Budowlaniec roku. Płytkarz roku. Płytkarz roku. Tak, więc to jeśli chodzi o newsy planszówkowe. Pewnie ich było więcej, są jakieś gorące premiery, nowe tytuły zapowiadane, niedługo SN, więc no... Wybierasz się? Tak. To o tym właśnie. To teraz może przejdźmy do kolejnego tematu tego odcinka naszego, czyli co teraz, do przodu. Prawda? Długo nas nie było, trochę wspomnieliśmy co się działo, niedużo, ale trochę. I teraz co przed nami? Przed nami jest bardzo dużo pracy związanej z Tytanami na pewno. Warto wspomnieć, że 19 września startuje kampania. Dokładnie. Zawsze warto wspomnieć. Zawsze warto. Tak, i to jest jasne. Na pewno mamy też trochę gier już ogranych, które nam się podobają i które na kanale będziemy pokazywać. Które czekają w kolejce. Dokładnie. W najbliższym tygodniu, o ile nic się nie przesunie i nie zmieni i nie wysypie, to pokażemy Wam Nemesis autorstwa Adama Kwapińskiego. O, to ja jeszcze mam taką myśl z tego czasu, jak nie było nas na YouTubie. Tak. Kilkukrotnie grałem w gry z takiej zupełnie czystej przyjemności. Mam na myśli to, że jak gramy w pracy w Tytanów albo ogrywamy nowe gry, które chcemy pokazać na kanale, to jest wciąż przyjemność, ale wiadomo, że punkt wejścia jest taki, że trzeba to przegrać. Dokładnie, nie? Bo jest gra i trzeba sprawdzić. A mi się kilkukrotnie, między innymi z Nemesis, na przykład już wiedziałem, co o tej grze myślę, już wiedziałem, że mi się podoba, spoiler, podoba nam się, ale jeszcze miałem ochotę, jeszcze. Czyli masz trochę wolnego czasu w życiu. No nie wiem, czy tak bym powiedział. Były okazje i były możliwości. Akurat ten tytuł był taki kuszący, ale nie tylko ten. Na pewno, Łukasz, przez ten okres, w którym nas nie było w social mediach, to pokonałeś mój wynik w Ganz schön clever. Pokonałem rekord Przemka w internetowym Ganz schön clever. I dostaliśmy Ganz schön clever, więc my musimy zrobić pojedynek. Zrobimy filmik o Ganz schön clever, gdzie my się zagramy po prostu we dwóch. Ja się boję, że wtedy kości zdecydują, ale wciąż. Że chodzi o to, że nasze umysły osiągną już maksimum. Tylko kwestia, czemu jakie rzuty pójdą, nie? I ja będę, masz o jeden punkcik wyższy rzut, zapisuję, że poszły skala. Tak. No, ciekawe to będzie pojedynek, na pewno. Ja też ograłem mnóstwo partii, więc wiesz, pojedynek na szczycie. A to potem wyjdzie, że my tak się wozimy, zagramy i będą jakieś takie doły, ludzie zobaczą tą partię i mówią, co zrobić? Co chwilę jakieś jedynki, co? Wymaksowałeś jedynki w pomarańczowych, fioletowych po kolei. Jeden, dwa, trzy. Ludzie, którzy nie znają gry, nie wiedzą, czy to... Wyobraźcie sobie, że znacie grę i ten żart był fajny. Więc będą kolejne gry na kanale przed nami. Dużo pracy z Tytanami. Kampania startuje we wrześniu. Potem w międzyczasie SN. Po SN kampania na Kickstarterze. A w międzyczasie grę trzeba przygotować, wydrukować, zrobić. Robimy prototypy i tak dalej. Na miliard maili. Miliard zapytań. Co najmniej miliard. Co najmniej, tak. Miliard na tyle liczymy. A, i jeszcze co z prywatnych rzeczy. Tak. Twój ślub, w międzyczasie, jak już mówiłeś, przede mną poród trzeciego dziecka. I twoje 30 urodziny. I moje 30 urodziny. I moja przeprowadzka, bo się przeprowadzamy. Więc wszystko we wrześniu. Nie, 30 urodziny w październiku. To jedną mi się zgrało. A cała reszta we wrześniu. Całe szczęście, Łukasz, że zbliża się listopad, czyli rogale. Jakoś na rogalach przeżyję. W sensie, że to powinienem mieć przez te ciężkie czas mojego życia, czy naszego życia, myślę, Już niedługo rogale, Łukasz. I grudzień, a w grudniu wiesz co? Święta. Drwal do Maka wraca. A. Ale to jest prawda, zapomniałem o tym zupełnie. Wiesz, kulinarnie, wiesz, dużo pracy, ale kulinarnie... To, ale dałeś mi teraz taką pozytywną... Tak. Nie, i tak miałem wcześniej pozytywną perspektywę do końca roku, ale teraz... miód, no. W ogóle o tym zapomniałem. A jakbyś w ogóle mi nie powiedział i w grudniu przypomniał, to bym chyba się popakał. Dzisiaj już jakiś obiad mam dzisiaj do śmieci. Drwal. Oczywiście to są żarty, my byśmy nigdy jedzenia nie wyrzucili do śmieci. Ani też drwal nie jest dla nas aż taki ważny w życiu. To prawda, Iza. Ty cały czas, połowę filmiku ty się powiesz, że Iza ogląda i się czegoś dowie. Dokładnie, muszę się wytłumaczyć ze wszystkiego. No i też będziemy oczywiście przed kampanią Tytanów starali się promować, ale nie bójcie się, bo filmiki dotyczące Tytanów będą pojawiały się na Zagram w to, a my tu będziemy tylko co jakiś czas tam delikatnie wspominać, wrzucać jakieś informacje, jest też grupa tak. I tak dalej. Nie? Pojawi się też na pewno gameplay, no albo właśnie, nawet dwa. No właśnie. I ostatnia rzecz związana, może nie ostatnia, ale tam łącząc z Wymyśli, Tytani kampania startuje, a ty Łukasz jesteś przy porodzie, jak to powiązać? W życiu. I wiesz jak to powiązałem? Jak? Zapraszam ludzi do Poznania, żeby przyjechali pognać Tytanów, bo ja mam mniej czasu, żeby gdzieś jeździć. Czyli nie będzie objazdówki po Polsce, tylko... Będzie na pewno o wiele mniejsza, ale udało mi się tu kogoś ściągnąć. Wiesz, myślałem, że z Olą będziesz jeździł, wiesz, z listą pobliskich szpitali, takich, wiesz, nie? Z ostrym nożem i czystym ręcznikiem. Nie. Doktor nie. Queen? Doktor Queen, nie, żaden Doktor Queen. Właśnie to jest to, że dopóki do porodu... muszę tu być w okolicy. A później Łukasz, trójka dzieci w domu, to już nie będzie łatwo takich Tytanów tworzyć kolejnych. O, tak, to będzie, już nie jest łatwo. Będzie robił jakieś takie właśnie Ganz schön clever, takie malutkie. A mam pomysły na gry dla dzieci. Tak? No, ale to nie mam czasu ich sfinalizować. Zróbmy coś, Łukasz, pod Spiel des Jahres. Ale moje dzieci zaczęły grać powolutku. Gramy powolutku w te małe kooperacyjne gry Egmontu, czyli Kotek Psotek. Tam Mali Detektywi i Dinozaury. Ale powolutku gracie z zasadami, czy po prostu bawicie się elementami? Gramy z zasadami. I oczywiście Michał się rozprasza, jak ma poruszyć kota o jeden, to on bierze kota i go w ogóle zabiera z planszy, prawda? Albo wraca na początek, albo w ogóle się nie skupia. Ale Eunika już powoli coś tam... Tak. Ale czasami jesteśmy w połowie gry i stwierdzamy, okej, koniec, Michał wstał, Eunika mówi, nie, już dziękuję, już wiem do czego to dąży. Eunika po prostu już wie, wiesz, o co chodzi, ona już przyjeżdża grę. Wy mi ojciec splendor, bo to nuda. Więc powoli wierzę ten czas w moim życiu, powolutku. Ja jestem ciekaw, jak oni się zachłysną monopolem. O matko. Albo nie. Właśnie, wiesz, jakimś takim... A to im nie pokażę im tego. Ale wiesz, nie. Może gdzieś tam poznają, a tam monopol to nic, ale na przykład zobaczą Osadników z Kataną i... No dobrze, to też spoko gra. No to tak, no ale ty nie byłeś nigdy fanem jakimś bardzo, nie? No bo będziemy to się handlować. No nie pokażę im tej gry. Nie albo Carcassonne z 9 odrodkami. Carcassonne lubię, ale można. Carcassonne lubię. Osadnicy z Kataną też mają swoją jakąś. To są takie gry pułapki, gdzie mam wrażenie, że jak zagrasz, to ciężko pójść dalej, bo chcesz w to grać. Myślę, że to raczej nie wchodzi w grę, wiesz? Tak? No, znaczy, tak mi się ciężko wyczuć, zobaczymy co będzie, nie? Ale moje dzieci widzą w domu jakby tak, jakąś tam dużą ścianę gier, tak, prawda? Tak. I to nie jest tak, że jest jedna gra, tylko mówią mnie, a teraz Kotek Psotek, czy chcecie, czy Dinozaury? Czy Talizman Magii. Czy Talizman Magii. Ale wiesz, jakbyśmy coś tam wszczywali się, chociaż to bardziej w RPG z nimi bym grał. RPG z dziećmi? Jak przyjdzie ten czas, to zrobię vloga o tym. Jak oczywiście zagram rację, się ekspertko wypowiem, jak to się gra. To jest ciekawe, no. Piszcie, jak wam minęły te 1,5 miesiąca ostatnie. Dostajemy z wizji skittlesy, o których zapomnieliśmy. Oczywiście to jest wszystko higieniczne, my wymieniliśmy je na nowe, świeże. Data ważności sprawdzamy. Wszystko jest... Także prosimy, żeby policja sanepidu nie jechała do nas, bo to są wszystko żar. Ty, policja sanepidu. Tak. Dobrze, co mówiłem? Już wszystko mówiłem. Tak. Zajrzyjcie do ostatniego filmiku z Tytanami. Piszcie, jak wam się podoba nasze nowe studio, a jak wam się nie podoba, to nie piszcie. O, to jest dobra, to jest dokładnie. To sobie pomyślcie sobie i powiedzcie nam komuś. Wasze zdrowie. Na razie.